Witajcie. Znajdujemy się w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej. Dziś chciałabym pokazać, jak można szybko i łatwo zrobić taki to oto naszyjnik. Może być on prezentem dla mamy na Dzień Matki. Żeby zabrać się do tego naszego dzieła, musimy zaopatrzyć się w taki oto makaron. On musi mieć dziureczki, żeby łatwo nam było przeplatać tu wstążeczkę. Musimy mieć wstążeczkę, nożyczki. Tutaj przygotowałam takie tacki, na które będziemy wyciągać już zafarbowany makaron. Tu mamy przygotowane farbki. Farbki zrobione z barwnika do jajek. Wrzucamy po kilka makaroników do naszych farbek. Mamy łyżkę, żeby je sobie tutaj ładnie przemieszać, żeby kolor objął cały nasz makaron. Jak widzicie, makaron już zaczyna bardzo ładnie wyglądać. Jeżeli chcemy, żeby kolor makaronu był bardziej intensywny, musimy go zostawić na nieco dłużej. Spokojnie łyżką wyjmować na tackę do tego, żeby się nam ładnie wysuszył. I tutaj każdy kolorek możemy sobie położyć na naszej przygotowanej tacce. Ja już, jak widzicie, umalowałam sporo naszego makaronu. Więc szybko Wam pokażę, w jaki sposób możemy wykonać takie przepiękne korali. Zabezpieczyłam naszą wstążeczkę taśmą. Może być to taśma izolacyjna, może być to taśma zwykła, klejąca, żeby nam łatwiej było przeciągać nasze koraliki przez wstążeczkę. I przekładamy. Już mamy jeden. Ważną rzeczą jest to, żeby nie odcinać od razu wstążeczki, żeby nam te koraliki nie spadały. I według uznania wybieramy sobie kolory i przeciągamy. W zależności od tego, jak długi chcemy mieć ten nasz naszyjnik, tyle używamy pięknych, kolorowych rureczek makaronowych. Niekoniecznie musimy zrobić sobie naszyjnik. Może to być też jakaś krótka bransoletka na rączkę. Może to być jakaś ładna ozdoba. Może to być wszystko, cokolwiek sobie wymyślicie. Wybieramy sobie różne kolory i tak oto powstaje nam śliczny, kolorowy naszyjnik. Ważną rzeczą jest to, że ten naszyjnik po przyłożeniu do naszych ubrań nie zafarbuje ich. Także można go swobodnie nakładać na różnego rodzaju odzież.